Antoni de Saint-Exupéry, Małe Książę. Następną planetę zamieszkiwał pijak. Ta wizyta była bardzo krótka, ale pogrążyła małego księcia w wielkiej melancholii. Co tu robisz? Spytał pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed całą kolekcją pustych i pełnych butelek. Piję, odpowiedział pijak ponuro. Dlaczego pijesz? Zapytał Mały Książę. Żeby zapomnieć, odpowiedział pijak. Zapomnieć o czym? Dopytywał Mały Książę, który już zaczynał mu współczuć. Żeby zapomnieć, że się wstydza. Wyznał pijak, spuszczając głowę. Czego się wstydzisz? Dopytywał się Mały Książę, który pragnął przyjść mu z pomocą. Że pije. Zakończył pijak i pogrążył się na zawsze w milczeniu. Mały Książę odszedł bezradny. Dorośli są zdecydowanie bardzo, bardzo dziwnymi osobami. Noszenie z Aleksandra Kamińskiego. Gdy wesoło przeprowadza rozpoznanie na szucha, Zośka jednocześnie odbywa niecierpliwe rozmowy z naczelnikiem szarych szeregów oraz ze swymi dowódcami z kadru. Rozmowa tych z Zośką jest nieustępliwa. Odbijemy za wszelką cenę. Nic to, że chodzi o nieodbicie więźnia z jakiegoś łatwego, prowincjonalnego aresztu, lecz w Warszawie pomiędzy szucha a pawiakiem. Mówiono im, że Rudy przecież nie jest pierwszym i nie ostatnim. Mury pawiaka i szucha pochłonęły tysiące ofiar. Uwaga! Krzyknął nauczyciel gimnastyki. Biegamy dookoła sali. Po każdym okrążeniu zatrzymujemy się i sprawdzamy puls. Jeśli ktoś nie wyczuje pulsu, zgłasza się do mnie. No, jazda. Coś nam się chyba uda wycisnąć z tych ciałek. Co panowie? Chłopcy, pojękując i wzdychając, ruszyli truchtem dookoła ogromnej sali. Nauczyciel oparł się w kącie o ścianę i uważnie ich obserwował. Ruszaj się, Hastings, ruszaj! Rzuć siebie trochę sadła! Krzyknął do jednego z chłopców. Sprawdzać puls, tak trzymać overstreet. Znowu dopnęła, zaczęła sunąć po lekturze, delikatnie trąc o wypisane na niej litery. Skamieniałam, nie mogłam się ruszyć, chociaż chciałam krzyczeć, uciekać. Zatrzymała się na ułamek sekundy. Si, szepnęłam. My, i, e, r, ci. Adam wciąż wisiał w oknie, a Iza i Paweł flirtowali, popijając wino. Kto robi sobie ze mnie żarty? Musimy się tym zająć. Kiedy przybyli misjonarze i nadali mojej rodzinie nazwisko Biały, to on dołączył jeszcze słowo Kruk, żebyśmy zawsze pamiętali, kim jesteśmy. Przyjaciółmi Kruka oszusta. Caitlin zafascynowana przyglądała się masce ptaka z długim, tępym dziobem. Kruk zawsze robił wszystko dla własnego dobra, ale to również było dobre dla innych. Na przykład wtedy, gdy ukradł słońce. Caitlin uśmiechnęła się, czując, że zapowiada się długa opowieść. Co zrobił? Ukradł słońce, powiedziała poważnie Anna, ale jej oczy się uśmiały. Rozciągał się z niego fantastyczny widok na cały Avonlea. Wszystkie drzewa, które rosły na zielonym wzgórzu, przybierały najróżniejsze odcienie zieleni, purpury i złota. Pewnego sobotniego ranka, gdy Ania zachwycała się całym światem, Maryla miała do przekazania wiadomość. Aniu, jadę dziś na spotkanie i nie jestem pewna, czy dobrze robię, ale może zaproszę dziś na podwieczorek Diany. Książki Johna Greena, Gwiazd naszych z wina. Hamartia? Zapytał nadal z papierosem w ustach. Przez co zaciskał zęby? Tragiczna skaza. Wyjaśniłam, odwracając się od niego. Ruszyłam do krawężnika, zostawiając Augusta z tyłu. I wtedy usłyszałam, że nieopodal rusza jakiś samochód. To była mama. Pewnie czekała, żebym się z kimś zaprzyjaźniła, czy coś w tym rodzaju. Czułam, jak narasta we mnie ta dziwna mieszanina rozczarowania i złości. Nawet nie wiem tak naprawdę, co to było za uczucie. Tylko, że mnie przepełniało i że chciałam walnąć Augusta, a równocześnie wymienić moje płuca na takie, które potrafią być płucami. Cysia uśmiechnęła się uprzejmie i pokiwała jej ręką. Była rozbawiona. Denka wzruszyła ramionami i oddaliła się krokiem dromadera, a Cysia nabrała ochoty, by wrócić do mieszkania. Wczorajsze komunikaty o stanie wiedzy Danusi brzmiały dość optymistycznie. Mieszkanie było sprzątnięte rękami Wojtka, a ciasta i baby upieczone przez mamę emitowały na cały dom smakowite wonie drożdży, wanilii i skórki pomarańczowej. W rodzinie wilków urodziło się troje dzieci, czyli trzy małe wilczki. Pierwszy wilczek dostał od mamy i taty imię Leszek. Drugiemu rodzice dali na imię Czeszek, a trzeciemu Ruszek. Każdy z nich miał parę szpiczastych uszek. Nadto
Ruszek miał tłusty brzuszek, bo dużo jadł. Czeszek ciągle prostował grzebienie swój meszek, który szybko stawał się sierścią. Leszek zaś co chwilę popełniał jakiś grzeszek, bo był psotnikiem, a więc wilczkiem niegrzecznym. Trzej braciszkowie stale trzymali się razem. Razem biegali, razem bawili, razem psocili, wszystko robili we trójkę, przez co inni mieszkańcy lasu nazywali ich trójką hultajską. Wiadomo, że kiedy dzieci jedzą smaczne rzeczy, to rosną, stają się coraz większe. Wskutek jakichś tajemniczych powodów w pewnym momencie przestają jednak rosnąć. Mówi się wtedy, że właśnie dorosły. I choćby później jadły bez ustanku, przyrasta im już tylko tusza, czyli waga, czyli rozmiar wszerz. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 9 osób. 9 osobom postanowiliśmy dać jeszcze jedną szansę i spośród tych 9 zostaną wybrane 3 w drugim etapie. Drugi etap odbędzie się za tydzień, ale nie już o 14.30, tylko o 13.45, po półgodzinnej przerwie. Wyczytam teraz te osoby, które przejdą do drugiego etapu. Pani tutaj rozda teksty. Tym razem jest to konkretny tekst do przygotowania. Wszyscy mają ten sam tekst. To jest fragment Lalki Bolesława Prusa. Czego? Lalki? Czego? Lalki. Dobrze, zaczniemy od początku, może czas. Klasa pierwsza A, obie dziewczynki, Julia Konstanciak i Patrycja Taszarek. Gratuluję bardzo serdecznie. Klasa pierwsza C, Emil Kaszukot. Brat też dobrze czytał, ale stronił od takich konkursów. Brak. Klasa pierwsza D, Dagmara Hansel. Klasa druga B, Kinga Toporek. Klasa druga C, Monika Lech. Klasa trzecia A, Kamil Krzyśkowiak. Klasa trzecia B, Roch Adamczak. I ostatnia osoba, klasa trzecia D, Eryk Szymlet. Wow.